Kasiu, już od roku pracujesz w redakcji Pytania na Śniadanie. Jak Ci się podoba ta nowa rola? Wspaniale, naprawdę zespół redakcyjny jest absolutnie niesamowity. Mam wspaniałego współprowadzącego Maćka Kurzajewskiego. Czuję się swobodnie, czuję się jak w domu. Lubię rozmawiać z ludźmi. Bardzo interesują mnie wszystkie tematy, które poruszamy. Nie ukrywam, że sama też wiele odkrywam i tym bardziej jest to dla mnie ciekawe, że mogę zadawać pytania. Jakby jestem osobą zadającą pytania i mam nadzieję, że widzowie, którzy oglądają nas, również te pytania chcieliby zadać. Jestem takimi ich ustami. Myślę, że tak to wygląda. A powiedz mi, bo na początku, kiedy ogłoszono informację, że ty zostaniesz nową prowadzącą, jednak pojawiły się krytyczne komentarze. Czy to jakoś w jakiś sposób cię dotknęło? Czy już po tylu latach w tej branży to jest dla ciebie zupełnie normalne? Dla mnie to jest normalne. Od 21 lat mierzę się z krytyką, mierzę się z hejtem, ale wydaje mi się, że swoją pracą udowadniam, że mylą się ci, którzy mnie krytykują. Przynajmniej staram się robić najlepiej swoją pracę, jak tylko potrafię. Oczywiście zawsze znajdą się ci, którzy mnie polubią i ci, którzy nie, ale tak jest życie. W życiu też jednych lubimy, drugich mniej, więc jakby wrzucam to w koszta i po prostu robię swoje i cieszę się, że wykonuję pracę swoich marzeń. Minęło 21 lat od pierwszego klapsa na planie M jak Miłość. Ja wiem, że ty też tę ekipę bardzo lubisz, ale co gdyby jednak w pewnym momencie zakończyła się produkcja? Czy ty masz jakiś plan B? Co byś wtedy robiła? Ja zawsze mam plan B, dlatego stworzyłam własną markę. Natomiast ja mam głowę pełną pomysłów. Jakby zawsze liczyłam się z tym, że produkcja nie będzie trwała w nieskończoność. I tak jestem zaskoczona, że to jest 21 lat. I liczę na to, że jeszcze oczywiście wiele lat wspaniałych przed nami. Ale show biznes jest zaskakujący i zawsze trzeba gdzieś z tyłu głowy myśleć o tym, a co jeśli.